Paweł Bieniek. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Ja chciałem się odnieść do rozdziału 9 raportu o stanie miasta, strona 88, gospodarka niskoemisyjna. Jak Państwo wiecie, jak wszyscy wiemy, ostatni rok pokazał nam, jak sprawy związane z energią są ważne, jak ten aspekt potrafi boleć finansowo i jak może brakować tej energii. I myślę, że to zagadnienie to jest bardzo ważne i kluczowe zagadnienie inwestycyjne dotyczące wszystkich miast, wszystkich gospodarstw domowych, ponieważ przyszłość, że tak powiem, jest niepewna. W związku z tym inwestycje energetyczne to jest ten kluczowy czynnik, który powinien decydować o finansach miasta, ponieważ jest on bardzo kosztowny, co właśnie pokazuje ten raport. Raport pokazuje zużycie energetyczne, zmianę tego zużycia energetycznego w jednostkach, gdzie takiej inwestycji dokonano. Proszę zwrócić uwagę, że szkoła podstawowa numer 2, szkoła podstawowa numer 5, w których dokonano termomodernizacji, zmniejszyły zapotrzebowanie energetyczne o kilkadziesiąt procent. To są oszczędności na duże pieniądze w dzisiejszych czasach. Jedyne, czego mi brakuje i co chciałem też zapytać przy tej okazji pana burmistrza czy urzędników odpowiedzialnych za inwestycje, dlaczego nie zainwestowano również przy okazji takiego dużego remontu w panele fotowoltaiczne, aby ta samowystarczalność energetyczna była jeszcze większa w budynku, albo inaczej, żeby tą samowystarczalność energetyczną stworzyć. Ponieważ w momencie, kiedy przeglądniemy raport właśnie w tym dziale, gdzie są wymienione tabelarycznie zapotrzebowania energetyczne wszystkich budynków zarządzanych przez miasto, są to olbrzymie liczby, ale są to też olbrzymie połacie dachów, na których można by takie instalacje zamontować. I również taki prosty przykład. MTK, Miejski Dom Kultury, pokazał w raporcie, że zainwestował w ostatnim roku w żarówki LED. Oszczędność to jest 10 tysięcy złotych na dostawie, na zużyciu energii elektrycznej. Tylko w jednym budynku i tylko poprzez zmianę żarówek. Jest to w raporcie. Więc taka drobna inwestycja już daje duże oszczędności. W związku z tym chciałbym zwrócić właśnie Państwa uwagę na to, że tych inwestycji jest trochę mało, ponieważ już jeżeli patrzymy na wzór, tutaj też jest napisane, nie korzysta z żadnych odnawialnych źródeł energii, a ma ku temu możliwości. Tak? I na jedną rzecz jeszcze Państwu chciałem zwrócić uwagę w tym dziale, jeżeli chodzi o zakład gospodarki wodnej. No bo tutaj w ostatnim roku nastąpiła drastyczny wzrost kosztów energii elektrycznej. Z 1 900 000 złotych w 2021 roku do 4,5 miliona w 2022 roku. Chciałem zwrócić Państwa uwagę, że tutaj mieliśmy inwestycje rzędu 70 milionów w oczyszczanie ścieków. No i trochę dziwi fakt, że przy tej inwestycji nie pomyślano o zainwestowaniu właśnie też środków, no bo ja się domyślam, że ta inwestycja wygenerowała takie koszty. Nie pomyślano o tym, aby zainwestować w odnawialne źródła energii. Jest w raporcie, że dopiero jest planowana taka inwestycja, ale już przeszło 2 miliony złotych więcej zostało wydane na energię. No też basen jest takim przykładem, gdzie tak jakby zaniedbania, ja uważam, że to są zaniedbania poprzednich lat, pokazują, że w ubiegłym roku ten wzrost energii doprowadził do tego, że nawet musiał być przez kilka miesięcy zamknięty, tak? A są na to programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie takie inwestycje właśnie proekologiczne, przy okazji oszczędnościowe, można było i w tym przypadku zastosować. Dlatego moje pytanie, czy są planowane inwestycje proekologiczne, ponieważ w strategii miasta jest wpisane, że są. Jakie konkretnie programy
przez Państwa są planowane do pozyskania środków w tym celu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.